Taki duży chłopiec, a bawi się lalkami. No ja nie wiem. Zapraszam na 10 ciekawostek o Kankuro. Kankuro może być przetłumaczone jako intuicyjny dziewiąty syn. Czyżby Rasa o czymś nam nie powiedział? Wygląd Kankuro, to że się maluje i nosi czarne ubrania, jest nawiązaniem do Bunraku, japońskiego teatru lalek. Niejednokrotnie Kankuro zmieniał wygląd swojej twarzy. Jest to ukłon w stronę teatru Kabuki, gdzie często stosuje się farbę do twarzy. Fiolet oznacza tam szlachetność i wzniosłość. W omakie 11 odcinka Naruto Shippuden, Temari powiedziała do Kankuro, że jeśli ten będzie rozmawiał ciągle o swoich lalkach, przyjaciele nie będą chcieli się z nim spotykać. Kankuro w tym momencie wziął na ręce swoją lalkę Karasu i ze smutkiem powiedział do niej, że Temari nie musiała tego mówić. Jego hobby to kolekcjonowanie lalek i ulepszanie ich mechanizmów. Chciałby walczyć z każdym oprócz Gary. Widać, że czuje respekt. Najbardziej lubił hamburgery ze stekiem, a najmniej szpinak. Nie wiem jak wy, ale ja bym teraz opędzlował jakiegoś burgerka. Jego ulubioną sentencją jest: nigdy nie można przegapić dobrej okazji. Jak wszyscy dobrze wiemy, lalkarze są słabi w walce w zwarciu. Jednak Kankuro ma na to kilka sposobów. Jednym z nich jest zamiana ciała z lalką. Kankuro pierwszy raz nie miał żadnych szans z Sasorim, jednak później zwiększył na tyle swoje umiejętności, że udało mu się to zrobić, gdy ten został ożywiony. Mam nadzieję, że ciekawostki spodobały wam się. Dajcie znać w komentarzach, o kim chcecie kolejne ciekawostki, a w miarę możliwości postaram się je zrobić. Trzymajcie się, na razie, cześć!